Cześć. Dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam miniboty z trzeciego sezonu, a jest to Pipes, Swerve, Hubcap, Outback i Tailgate. Miniboty z trzeciego sezonu są zmodyfikowanymi wersjami minibotów z pierwszego sezonu. Także możecie widzieć pewne podobieństwa. Jednak wprowadzono dosyć istotne modyfikacje i nawet ich transformacja niekiedy różni się. Miniboty te pojawiły się na bardzo krótko w serii animowanej. W większości były widoczne tylko w debiutanckim odcinku trzeciego sezonu, który był co prawda pięcioczęściowy, ale nawet w tych pięciu odcinkach były widoczne tylko przez chwilę. Outback miał troszeczkę więcej okazji, żeby się pojawić, jednak po tym odcinku reszta nie była widoczna. Zmieniło się to w nowszych komiksach IDW, gdzie Swerve oraz Tailgate są bardzo widocznymi postaciami i pełnią istotną rolę w fabule. Tak samo troszeczkę w mniejszym zakresie Pipes. Przejdźmy może do transformacji. Zaczniemy od Tailgate'a. Jak widać, jest on wzorowany na Windchargerze. I oprócz zmienionego koloru, zmieniono mu także klatkę piersiową i głowę. Wreszcie figurka posiada głowę, która jest bardziej zarysowana i posiada bardziej wyraziste rysy. Tak wygląda Tailgate. Outback jako jedyny z minibotów posiada akcesoria. Czyli jest to takie działko, które bardzo przypomina broń Megatrona. Co jest ciekawe, ponieważ w jednym z odcinków Brown, na którym wzorowana jest ta figurka, wyrwał Megatronowi ramię i użył jego przeciwko jemu. Więc to może być nawiązanie do tego odcinka. Transformacja jest identyczna jak Browna. Oprócz zmienionej go torsu i klatki piersiowej, zmieniono także dłonie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale Brown miał szpony zamiast dłoni. A tu mamy normalnie widoczne pięści. Bardzo miły dodatek. Oraz głowa, która jest wyraźnie zarysowana i dodaje sporo charakteru figurce. Następny jest Hubcap, który jest wzorowany na Cliff Jumperze. Jest bardzo podobny, jednak na pierwszy rzut oka, jednak posiada parę różnic, nawet w kształcie samochodu, które można łatwo ominąć. Postać ta jest najmniej z tych wszystkich widoczna zarówno w komiksach i w serii animowanej. Wielka szkoda, ponieważ wygląda on dosyć fajnie. I teraz Swerve, wzorowany na Gearsie. Także posiada w pełni wymodelowaną twarz. Jednak z racji tego, że jest pokolorowana jednym kolorem, traci trochę na tym detalu. A jest tego detalu całkiem sporo. I teraz Pipes, który posiada zmodyfikowaną transformację. Jest on w zasadzie haferem, tylko odwróconym do tyłu. Gdybyśmy transformowali hafera, transformowalibyśmy go w ten sposób, a Pipesa robimy w ten sposób. Bardzo ciekawa modyfikacja. Tak prezentują się miniboty z trzeciego sezonu. W trzecim sezonie wydany został także jeszcze jeden minibot, który nazywał się Willy. Jednak jest on totalnie nową konstrukcją i odbiega od wyglądu i stylistyki tych postaci. I pokażę go Wam może przy innej okazji. To jest ostatni oddział minibotów, który dołączył do serii Transformers. Moim zdaniem jest to ciekawa modyfikacja istniejących figurek. Są one na tyle różne, że mogą uchodzić za nowe postacie. Także dziękuję za obejrzenie tego filmu i zapraszam na następne.